Siemaneczko ludzisko, witam was serdecznie w Fatpaku. Tak jest, doczekałem się swojej własnej paczki modów zrobioną przez użytkownika. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie, więc jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś ma ochotę nagrywać jakąś paczkę modów, to zgłoście się do tego gościa. On wam na pewno pomoże, stworzy wam jakąś dobrą paczkę, taką jaką mi stworzył. Ja oczywiście się nie zagłębiałem w to, jakie to są mody. Po prostu miałem problemy z tym, ale oczywiście autor tej paczki pomógł mi rozwiązać problem z modami, bo mi się LOL po prostu crashował. LOL, Boże. Minecraft. Widzicie, tu mamy endów, end. Mamy drzewka jakieś różne. To jest naprawdę dużo, masa fajnych rzeczy. Ta, tylko że mam game moda włączonego, bo sobie chciałem tutaj troszeczkę polatać. Dobra, już jest wszystko ok. Dobra. Chciałem sobie polatać z tego względu i w ogóle chciałem zobaczyć na itemki, jakie są w tym dodane i są bardzo fajne. Te też je mamy oczywiście. Wszystko bardzo fajne, backpacki, nie backpacki, sraki. Jakieś kurde zbroje fajne, będzie naprawdę dungeony, ruiny. To jest mój fatpack i będę się tego trzymał, więc tym razem odpuścimy sobie samemu w klockach, chociaż dawno nie było odcinków z samym w klockach. Zaraz będziemy się trzymać fatpacka, tak jak jest Hushbox. Nie wiem, co tam jeszcze są za paczki modów, Penguin Pack czy coś takiego. Po prostu będzie Fat Pack. Tak wymyślił autor, ja się do tego ustosunkowałem i mamy Fat Packa. Co to jest? Mogę to zniszczyć? To się długo niszczy. Chyba to się... No... Co to jest? Nutmeg. Może jak się to rozdupce całe, to może to zleci. Co to było? O, widzicie, tam mam... Kurde, nie mam Optifine'a. Ale lipa. Zapomniałem o Optifine'ie. A to się wszystko dogra, to się wszystko dogra. Mam jakieś... grape'y. Tu w ogóle mam jakiś portal z dupy. Nie wiem, jak on tu się wziął. Jest jakiś spadek w dół, ale dobra. Domku na razie nie będę budował. Chociaż tu mam jakiś domek. W ogóle tu jest pełno jakichś rzeczy, widzicie. W ogóle patrzcie, to mam mi mapkę. Coś w ogóle nade mną wisi. Jakieś zrobione z... Nie wiem, to chyba nie jest piasek. Albo to jest ta gąbka z tego endu, czy... czy jak to się nazywa? Osąd do góry. Wybaczcie, taka szel. Okej, okay, co to jest? Strawberry, czyli truskaweczki. Fajnie rosną truskaweczki, mam jedzonko. Mamy mlecyki. Jakby to sobie powiedział, mlecyki. I teraz tak. Co to jest? A, to jest ta mała. Dobra, pieprz to. Dobra, przejdźmy się tam. Ogólnie poszukajmy, co tutaj mamy ciekawego w pobliżu. Czekaj sobie, to gdzieś tu wrypnę, żeby mi się to nie baliło po ekwipunku. O, są barurne, widzicie. Okej, okay. Drewno się zaraz z tego coś zrobi. Jakąś siekierkę lub coś. Co my tu mamy? Jedzonko, to jedzonko się przyda, to jedzonko się przyda. Co my tu mamy? Nic nie mamy, trochę możemy poeksplorować w tym odcinku. To jest taki pierwszy odcinek zapowiadający, że Fatpack może się okazać świetną zabawą. Mam nadzieję, że będziecie oglądać chętnie Fatpacka. Coś jest? Bo to jednak jest lepsze niż samemu w klockach. Do takiego wniosku doszłem. Nawet mamy portal do Netheru, możemy z każdej chwili odpalić. Dobra, ale wiecie co? Ja bym potrzebował zrobić sobie już te kamienne rzeczy początkowe, wiecie jak to jest. Tak, jeszcze sobie tutaj to robimy. Okej, okay, i weźmiemy sobie taką oto siekierę. Wróć. Taki oto kilof. Może zmieniam, jak się nazywa. Słyszę lawę. Czy to może być troll i pod tym jest lawa? Nie wiem, słyszałem lawę. Albo mi się wydawało. Nie wiem, nie wiem. Mamy pierwszy exp w serii. To się... Jezus. A jednak dobrze czułem lawę. Okej, okay. Dobrze czułem lawę. Chyba trochę jeszcze tego kobla. Albo i nie. Gdzie jest ten mój workbench? Tutaj jesteś.
Dobra, i teraz chciałbym z tego zrobić na pewno lepszy kill-off. Tak. I teraz jeszcze chciałbym zrobić z tego siekierkę, bo siekierka będzie mi bardzo potrzebna. Na razie taka. I oczywiście coś do obrony, miecz. Czyli najpierw muszę znowu skądś wyczarować. Jaka ładna roślina. Co to jest? Rutabaga. Co to jest rutabaga? O, domek. O, czyżbym... Pozdro. Mamy już nasionka. Możemy sobie zrobić chlebek. Skrzynię sobie? Wezmę sobie tą skrzynię. O, Dynamic Lights. Tego moda też fajnie. Fajnie. A jak to rozdupcę to? Nie, dobra. Nie było tematu. Piecyka też możemy sobie zadupcyć, nie? A co mi tam? Piecyki też mogę wziąć. W końcu to moja seria. Dobra, wbijam się do góry. Dzisiaj na razie się tak osadzimy gdzieś tutaj. Nie będę na razie szukał jakichś takich, wiecie... Tam jest jakąś wieżę. Widzicie, na tej mapie pełno jest rzeczy. Więc są też potworki pokazane. Tam mamy tych entów, ciekawe czy ich... Potem spróbujemy z nimi powalczyć. Będzie nasza taka pierwsza fajna walka. Wiecie, tutaj byłem, bo tu kopałem, dobra. Dobra, ogarnijmy sobie może... Czekaj, sprawdźmy, czy to jest ten Tripicator. Czy jest, czy go nie ma? Trochę długo się bije, coś tutaj... Chyba czegoś sobie nie dorzuciłem, dlatego tak się długo bije. Okej, ale się wszystko ścina. Jezus! Dobra, jest Tripicator, tylko muszę sobie chyba coś tam jeszcze dorzucić do tego folderu, bo... No, długo bije. Chyba, że dlatego, że to było takie duże drzewo. Drzewo! No, to szybciej idzie. Robi się noc. A potwory będą grasować. Będą na nas czekać. Bo jednak są tu wygrane różne potwory, mutanty i inne pałasy, które będą chciały mnie zabić. Tutaj coś lata. Co to jest? Co to jest? Coś ty? To jest kret? Wow. Ślepy frajer. Cudownie. Dobra, wiecie co? Oświetlimy sobie tu. Teraz zbudujemy jakiś profesjonalny szałas zrobiony z najlepszego materiału na świecie, czyli z dirtu. Dobra, oświetlmy to zrobię. Kurde, nie mogę iść spać, więc to będzie lipa trochę. Kuźwa, no patrzcie, co my tu mamy, ile owiec. No hello, my beautiful. Zobaczymy, czy dacie mi... Jezu, jestem w niebie, no jestem w niebie. Nie ma... dupa. Muszę zrobić taki mieczek. Wow, time to strike. O, na pewno będę strajkował. Dobra, dawaj mi teraz. Wełnę. I need wełna. No, stój! Okej. Okay. I teraz jeszcze szybko jeden. Potrzebujemy trzy. O, krytyk shot. Widzieliście to? Krytyk. Ale dobry jestem. Dobry ze mnie wojownik. Dobra, teraz zrobimy sobie to, to. Frak, frak, frak. Cyk, pyk, myk, cik, pik. Cyk, pyk, bum, siakalaka, idziemy spać, popopum. I zaraz kończymy odcinek, bo to jest tylko taki, wiecie... Pierwszy odcinek zawsze musi być krótki, żebyście, wiecie... Żebyście, może w ogóle nie was... Enderman, oj, Jezus Maria, Ender, odejdź stąd, no wypad. Dobra, to ruta coś tam daje mi bardzo mało, a to? Serio, po połowie. Truskawki. Wkurzył się, bo się na niego patrzyłem. Truskawki to są takie... Jabłko. No! Enderman, nie wkurzaj woza. Powiedziałem ci już. Nie wkurzaj woza. No, cicho. Okej. Okay. Uciszył się. O, drzewo w kształcie serca. A co to jest? Jakiś łosoś? Ruchu. Czekaj. Czy to nie jest... Rabarbar? Nie wiem, tak końcówka barb i skojarzą się teraz z rabarbarem. Nie wiem, czy to jest rabarbar. Tam mam jakieś zamczysko. Może sobie dograć ten do tego Tripicatora, żeby mi się to szybciej ścinało. Bo to jednak zawsze jest jakieś takie, wiecie, ułatwienia, że nie muszę tak cisnąć tego drzewa i zastanawiać się nad sensem mojego życia. Tylko mogę po prostu ściąć i od razu będę miał.
Wow, trochę zlatowało. Okej, dobra, wszystko jest pod kontrolą. Dobra, wiecie co? I może się przejdziemy do tego zamku. I tam sobie zakończymy odcinek. Więc biorę wszystkie potrzebne rzeczy. Te pochodnie. No, mam jedną pochodnię, to wezmę. Wezmę jednak te pochodnie. Będziemy się przemieszczać. Chociaż tu mam domek, mógłbym się tutaj gdzieś osadzić. Ale idziemy do tamtej wieży, bo mnie strasznie intryguje, co może być w takiej wieży. Jeżeli tam zginiemy, no to będzie na pewno dupa. Będzie dupa, będę musiał sobie postawić waypointy, deadpointy i wszystko, bo to nie jest race minimap, to jest ZAN. ZAN czy jakoś tak, a ja ZANa szczerze mówiąc nie używałem, więc to jest dla mnie nowość, ale myślę, że się szybko oswoję z tą, z tą minimapką. Nie wiem, po co to zbieram, skoro to tak tajemnie tak mam. A to co to jest? Koton. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia co to jest, to jest pełno jakichś rzeczy. Kiwi! Tu mam jakieś ruiny. Czy coś w tym stylu. Zejście do kopalni. Pierwszy węgiel, żelazo. Yeah, mam od razu może jakiś żelazny miecz. A może na kilo? Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze dużo przed nami. W naszym fat haku. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy w tej wieży. To jest wieża z villagersów. Tylko co ona tu robi? Dobra, przejdźmy tu, ale się tu trochę boję. Się trochę cykam. Oho, słyszę zombie. Może wiecie co z tego miecza? Jezu, wyszły. Wyszedł. Wypierdzielaj, ziom. Ziom! Monster Hunter. Jezus, następny? Jeszcze! Jezus! Easy. Zrobię was w bambuko. No wchodź, 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 wchodź! Okej, darujemy sobie to. Trzeba chyba wszystkie sporo, nie? Jezus Maria, mały! Spierdolaj, spierdolaj! Won, 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 gejł! Kryty, kryty, krzywy, krzywy! Won ode mnie! Wypierdzielę! Muszę wam powiedzieć, że grubo. Padł. Jezu. Jezu, prawie padłem. To wszystko w tym gównie. Co tam może być? Podejrzewam jakiś, wyczuwam jakiś spawner, wiecie? Ale na razie się tu. Ja słyszę kolejne. O, tu jestem bezpieczny chyba. Tylko wiecie co? Ja bym sobie pożyczył trochę kobla. Po to, żeby te drzwi zablokować w razie W, gdyby mi te potwory zaczęły tu cisnąć w te drzwi. Okej. Zamknięte, tu jest oświetlone, więc to jest spoko. Zostawimy sobie tutaj te rzeczy. Czyli zamieszkamy w tej oto wieżyczce. Na razie. Więc nie martwcie się, weź to postaw. Ale nie tak. Okej, dobra. Czyli jesteśmy na naszej kochanej wieży, którą sobie przejęliśmy w pierwszym odcinku. Widzicie tam oddali po prawej stronie, w prawym górnym rogu? Tam macie jakiś balon. Zobaczymy w którymś odcinku, co się chowa w takich balonach. Myślę, że coś fajnego. A jeżeli nie, to po prostu fajnie, że są takie rzeczy. Więc dobra, to było na tyle w tym pierwszym odcinku Fat Packa. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. Jeżeli tak, oczywiście napiszcie w komentarzu typu, nie wiem, Fatal, super jest ta seria, nagrywaj dalej, będę to oglądał, nie kończ tej serii nigdy w życiu i takie różne. No, ja się z wami żegnam, ja sobie poprawię jeszcze z tym Triplicatorem i tymi innymi rzeczami. Oczywiście link do autora będziecie mieli w opisie, więc to tyle. Więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, czekam na was, Joker. Hej. It's true, I